Witam serdecznie, Wojciech Bojdo. Zaczynamy serwis Flash. W środę w Radomsku gościł wiceminister obrony narodowej. W mieście pojawił się na zaproszenie Krzysztofa Cieciury. Mówiono między innymi o inauguracji działalności Stowarzyszenia Odnowa. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Cieciura podsumował ponad 2 lata sprawowania funkcji wicewojewody łódzkiego. Wydaje mi się, że tak po tym podsumowaniu, kiedy sobie sam też przed samym sobą to spisywałem, to tych projektów było całkiem dużo. Przede wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze, to są mieszkania. Będziemy budować mieszkania w naszym województwie, między innymi w Radomsku. To jest blisko 1000 mieszkań na sam początek. Dofinansowanie basenu, 3 miliony, czyli 10% całej inwestycji. Cała masa inwestycji drogowych poprzez Fundusz Dróg Samorządowych, ale też przez dofinansowania rządowe, jak na przykład ta ulica Staszewska, która teraz się remontuje, 1,5 miliona złotych dla szpitalu powiatowego w Radomsku, siatkówka, stworzyliśmy klub siatkarski, pierwszy raz w historii tego miasta. Tych spraw jest naprawdę dużo, jestem z nich dumny. W Piotrkowie Trybunalskim uruchomiliśmy Centrum Nauki Kopernik w Pigułce. Podczas zorganizowanego w Radomsku spotkania zainaugurowano również działalność w województwie łódzkim Stowarzyszenia Odnowa Rzeczypospolitej Polskiej. Odnowa jest tym stowarzyszeniem, które nawiązuje do programu porozumienia. My w żaden sposób nie zmieniliśmy naszych poglądów politycznych i priorytetów programowych, tylko porozumienie wybrało drogę bycia częścią czegoś, co nazywamy opozycją. I opozycja przedstawia alternatywną większość parlamentarną. Chcieliby mieć większość parlamentarną, no wokół centrolewicy, na co my się nie godzimy. My uważamy, że zresztą ostatnie wydarzenia na granicy pokazują, że tylko rząd centroprawicowy jest w stanie precyzyjnie, dobrze odpowiadać na wyzwania, którym stawiamy czoła, bo gdybyśmy, szanowni państwo, posłuchali opozycji w przypadku na przykład tego kryzysu granicznego, to nie mielibyśmy ani ustawy o zaporze, ani ustawy o wzmocnieniu granicy, ani o stanie nadzwyczajnym. No mielibyśmy po prostu zupełnie otwartą granicę i to jest fundamentalna różnica, jedna z wielu, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bardzo taka namacalna. W spotkaniu z Krzysztofem Cieciurą i Marciną Ociepą wzięli udział samorządowcy z powiatów radomszczańskiego i bełchatowskiego. Wydarzenie uświetnił występ radomszczańskiego chóru Romantika. Trwa właśnie największy łąkowy projekt w Polsce. Na ponad 50 hektarach przy autostradzie A1 w okolicach Radomska wysiewana jest łąka kwietna. Czas zakończenia prac to koniec maja. Siane są tylko rodzime i wieloletnie gatunki, mieszanka traw oraz kwiatów polnych, dziewanna wielkokwiatowa, złocień zwyczajny. Siane są podczas budowy, aby nie generować dodatkowych kosztów. Prace zaczęły się w połowie listopada. Już wysiane zostało około 12 hektarów. Prace prowadzone będą w zależności od pogody. Na razie ze względu na mokre podłoże jest przerwa w pracach. Pewnie wrócą na wiosnę lub wcześniej, jeśli pozwoli pogoda. Odcinek łąki to długość 16 km. Robimy to ze względu, na przykład tutaj mamy taki teren wzdłuż autostrady, więc na pewno jedną z takich najważniejszych funkcji no to będzie działanie antysmogowe. Taki 1 m2 łąki kwietnej jest w stanie wyłapać tyle pyłów zawieszonych i pochłonąć tyle dwutlenku węgla, co 5-letnie drzewo. No, 1 m2 niewiele. Myślę, że duże donice są nawet wielkości 1 m2. Poza tym łąka kwietna posiada też takie właściwości, jak lepiej magazynuje wodę, przez co zapobiega powstawaniu wysp ciepła. Poza tym jeszcze mamy taki aspekt wizualny, czyli jest po prostu ładna. Jest to również baza pokarmowa dla wielu zapylaczy, stanowi dla nich swoistą stołówkę. Przygotowywaliśmy podłoże pod wysiew naszej łąki. Mamy do tego do dyspozycji właśnie glebogryzarkę separacyjną, która spulchnia glebę. Powstaje nam taka fajna pierzynka. Następnym krokiem jest sianie za pomocą siewnika. Nasiona, ta specjalna jakby wcześniej przygotowana mieszanka tych nasion, siejemy ją właśnie na te wcześniej przygotowane podłoże. Z tyłu siewnika znajduje się wał dociskowy, no i to właśnie jakby po tym wysiewie wał dociska nasiona do ziemi,
i już te nasiona jakby w ziemi dostaje i czeka na wzrost. Łąka kwietna jest koszona 2 razy do roku. Nie trzeba jej podlewać, nie wymaga większej ingerencji. Wyprzedaże, okazje czy pułapki. Jak kupować mądrze? Przypomina Michał Sewerynek, powiatowy rzecznik konsumentów w Radomsku. Sprzedawcy oraz konsumenci powinni mieć świadomość, że towary przecenione, tak jak wszystkie inne, podlegają reklamacji, jeśli okażą się wadliwe. Najważniejsza sprawa, na którą uwagę zwraca Urząd Ochrony Konkurencji, jak i Inspekcja Handlowa, jest to, aby konsument w trakcie wyprzedaży zwrócił uwagę, czy ma do czynienia z przeceną towaru, czy cena faktycznie została obniżona w stosunku do ceny, jaka obowiązywała wcześniej. Czasami zdarza się, że te obniżki ceny są tak naprawdę fikcyjne. Oczywiście, no niestety obowiązujące przepisy nie nakładają na sprzedawców taki obowiązek, aby podawali wcześniejszą cenę. No, najczęściej konsumenci, którzy często korzystają, udają się do sklepów, znają mniej więcej ceny, orientują się, ile taki towar kosztuje, wręcz obserwują, czy będzie obniżka na dany towar, to wtedy będą takie osoby świadome. No, w takiej sytuacji no, możemy zapytać się sprzedawcy, jaka poprzednio obowiązywała cena, ale również tak naprawdę nie będziemy pewni, czy ta odpowiedź będzie rzetelna i uczciwa. Jak powiedzmy, są przypadki jakichś oszustw czy nadużyć związanych właśnie z tym dniem? Tak, jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to właśnie najczęściej to są te przypadki, że mamy z fikcyjnym obniżeniem ceny, jak również zdarza się przypadki, że w trakcie wyprzedaży bardzo łatwo jest sprzedać towar niepełnowartościowy, więc w takim przypadku doradzam, aby konsument obejrzał towar, który zakupuje. Oczywiście będzie mógł go reklamować, ale są to już pewne kłopoty dla konsumenta, tak? Musi poświęcić czas swój na złożenie reklamacji. Przypomnijmy, rzecznik konsumentów dla powiatu radomszczańskiego przyjmuje klientów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej w siedzibie starostwa powiatowego w Radomsku przy ulicy Leszka Czarnego 22. 3 gminy z powiatu radomszczańskiego, Wielgomłyny, Żytno i Masłowice, otrzymają pieniądze za szczepienia. Ta pierwsza gmina aż 1 000 000 zł. By zachęcić ludzi do szczepień przeciwko COVID-19, rząd postanowił włączyć w ich promocję gminy. Dla tych, w których wskaźnik szczepień będzie najwyższy, obiecał spore pieniądze. Kilka dni temu opublikowano wyniki konkursów. Wielgomłyny, Żytno i Masłowice otrzymają pieniądze z konkursu Rosnąca odporność. Kolejno Wielgomłyny 1 milion złotych, Żytno 500 tysięcy złotych, a Masłowice 250 tysięcy złotych. My bardzo zabiegaliśmy o to, aby mieszkańcy się szczepili, natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, że nikt się tego nie spodziewał i wcale nie chodziło o tę nagrodę. Po prostu uważamy, że jako gmina, że bezpiecznie się żyje, jeżeli jesteśmy wszyscy zaszczepieni, bo zmniejsza to możliwość zachorowania mieszkańców. Uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach z mieszkańcami, zachęcaliśmy ich do tego. Ponadto były robione festyny, w których szczepiliśmy mieszkańców. Koła gospodyń wiejskich również się włączyły do tej akcji, szczepiły mieszkańców. Także no, ten zakres działań odnoszący się do szczepień był bardzo duży. Gminy same zdecydują o przeznaczeniu zdobytych środków. Może być to każdy cel, jeżeli organ wykonawczy gminy będzie w stanie uzasadnić, że jest on związany ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, COVID-19. Co dalej z remontem budynku przeznaczonego pod stworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie radomszczańskim? Fabian Zagórowicz z Zarządu Powiatu Radomszczańskiego opisał obecną sytuację. Wszystko przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, aczkolwiek się wszystkie prace opóźniły. Najdłużej przebiegał problem przekształcenia placówki w instytucję publiczną, bo to pamiętamy, że to był dom jednorodzinny. Następnie zleciliśmy opracowanie projektu adaptacyjnego, ponieważ budynek oczywiście musi być dostosowany do odpowiednich warunków budowlanych zgodnie z przepisami. A jest to placówka użyteczności publicznej, czyli są inne wymagania niż w domu jednorodzinnym, czyli należało dobudować klatkę schodową. Żeśmy ogłosili przetarg na wykonanie dokumentacji.
I to zostało już zrobione. W międzyczasie okazało się, że trzeba też przebudować instalację wodociągową, w sensie zasilania wody. Chodziło o przekroje instalacji, bo z kolei w tego typu obiekcie muszą być hydranty wewnętrzne. To też troszkę opóźniło sytuację. Oczywiście doszły też również pewne warunki związane z bezpieczeństwem i PPOŚ. Także na dzień dzisiejszy już mamy etap zamknięty z dokumentacją, z pozwoleniem na budowę. Został ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Czekamy na oferty. Zakładamy, że do końca roku, jeżeli będą oczywiście chętni do wykonania, a w międzyczasie jeszcze żeśmy zwiększyli przewidzianą w budżecie kwotę na te prace adaptacyjno-remontowe, zdając sobie sprawę z tego, że ceny materiałów idą w górę i usługi też, żeby od tej strony mieć pełne zabezpieczenie. Czyli do końca roku, jeżeli byśmy wyłonili wykonawcę, podpisanie umowy, czas realizacji około 3,5-4 miesięcy, czyli do kwietnia powinniśmy się uporać teoretycznie, oczywiście, gdzie wykonawca z wykonaniem wszystkich prac, no i miesiąc czasu na uzyskanie pozwolenia wojewody na uruchomienie placówki roboczo nazywanej przez panią redaktor i przez nas Kamil 2. W międzyczasie też się okazało, że trwają prace w Ministerstwie Rodziny związane z zmianą kierunku przebywania dzieci, to znaczy w pieczy zastępczej, z większym naciskiem na rodziny zastępcze, co się wiąże z tym, że nowe placówki mogą być opiekuńczo-wychowawcze tego typu jak Kamil 1, mogą być po nowym roku już nieuruchamiane. Natomiast, jak powiedziałem, to są tylko prace. Jak one się zakończą, ciężko przewidzieć. Natomiast również Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tej sprawie piszą, argumentują to tym, że nie ma chętnych do prowadzenia rodzin zastępczych. Zresztą u nas to jest podobna sytuacja. W związku z powyższym plany zmiany funkcjonowania pieczy są planami, natomiast życie na pewno to wszystko zweryfikuje. Nie zważając na to, my zbierzamy w kierunku, żeby tą placówkę doprowadzić do, zgodnie z wymogami, żeby mogła być uruchomiona i użytkowana, i w tym kierunku wszystkie prace na dzień dzisiejszy zmierzają. Podwyżki dla władz samorządowych budzą ogromne emocje zarówno wśród mieszkańców, jak i samych radnych. W Radomsku odbyły się konferencje w tym temacie. Planowany wzrost wynagrodzeń samorządowców skomentowali podczas konferencji prasowej Anna Dziadkiewicz ze Stowarzyszenia Zjednoczeni dla Wolności oraz Patryk Marian z partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. W ostatnich dniach ukazał się ranking Gmina Dobra dla Życia, ranking serwisu PAP, badający jakość życia. Radomsko znalazło się w nim na 1401 miejscu. Daleko za takimi miastami jak Bełchatów, Piotrków, Skierniewice czy chociażby Pajęczno. To my mieszkańcy jesteśmy pracodawcą zarówno dla prezydenta, jak i dla radnych. To my mieszkańcy utrzymujemy wspomniane osoby. To my mieszkańcy ich wybieramy i od nich oczekujemy rzeczowej i uczciwej pracy. Nikt nie pytał nas o zdanie, dlatego że nasze zdanie jest jasne. Mówimy stanowcze nie dla tak drastycznego wzrostu ich uposażeń. Miejscy radni Koalicji Obywatelskiej zaapelowali do radnych Prawa i Sprawiedliwości Razem dla Radomska i Wspólnego Samorządu, by zagłosowali przeciw podwyżce wynagrodzenia dla prezydenta Radomska, przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz diet radnych. Miasta nie stać na pensję dla urzędników. Kilkudziesięciu urzędników zarabia najniższą krajową. Radna Katarzyna Wośko wnioskuje o ulgę dla przedsiębiorców w podatku. Jest duży trud, nie ma na to środków, żeby tą ulgę przyznać. Jak już jest przyznana, nie jest promowana. Mówimy o tym, żeby nie podnosić podatków. Musimy podnieść, żeby ratować sytuację. Radny Paweł Pichin zgłaszał uchwałę dotyczącą żłobków. Brakuje pieniędzy na to, żeby tą kwotę wystarczająco podnieść. Radny Darek Kopyć mówi o stowarzyszeniach. Brakuje środków dla stowarzyszeń, te kwoty nie rosną. Brakuje nam bardzo pieniędzy dla tych organizacji. Nie ma na to środków, a na to jest. Więc pytanie jest takie, czy mamy dobrą, czy złą sytuację. Nie może być tak, że w sytuacji, kiedy jest źle z pieniędzmi, oddzielamy tych, którzy zarządzają miastem i tylko im dajemy podwyżki, bo to jest w tym momencie duży błąd. Tym bardziej, że te kwoty są bardzo duże. Wpadamy z jednej skrajności w drugą. Głosowanie w sprawie podwyżek odbyło się podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej w Radomsku.
Konferencje konferencjami, a uchwały dotyczące podwyżek, na przykład w samorządzie powiatowym, zostały przez większość radnych zaaprobowane. Starosta i radni będą mieć wyższe uposażenia. Radni powiatowi zagłosowali za zwiększeniem wynagrodzenia starosty radomszczańskiego. Miesięczne wynagrodzenie Beaty Pokory będzie teraz wynosić około 20 tysięcy złotych. Do tej pory było to niecałe 10 tysięcy. Zawsze w takiej sytuacji trudno się powiedzieć, czy jest się zadowolonym, czy nie, bo tak prawdę powiedziawszy, nie od nas to zależało. Ustawa weszła w życie i zarówno diety, jak i wynagrodzenie starosty i członków zarządu, czyli pracowników z wyboru, a następnie z powołania, trzeba dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. Ja się nie wypowiadałam w 2018 roku, jak nasze uposażenia były zmniejszane. Teraz też się nie chcę wypowiadać, nie traktuję tego bardzo osobiście. W przypadku diet radnych, jak i w przypadku wynagrodzenia starosty nie są to uchwały adresowane do poszczególnych osób, tylko to są wynagrodzenia na poszczególne stanowiska. Także czy jest taki starosta, czy inny, to taka pensja będzie obowiązywała i tak samo w przypadku diet. Radni zaaprobowali także projekt uchwały w sprawie wzrostu diet. Zgodnie z projektem uchwały przewodniczący Rady Powiatu ma otrzymywać dietę w wysokości ponad 3650 zł, zastępca przewodniczącego Rady 3220 zł, przewodniczący komisji 3000 zł, szeregowy radny będzie miał dietę w wysokości 2576 zł. Nie jest to dla mnie, myślę, dla nas wszystkich, bo rozmawiam z radnymi, komfortowa sytuacja. Najlepiej, gdyby te wszystkie uregulowania, jeżeli chodzi o płace starostów, burmistrzów, prezydentów oraz diety radnych, były regulowane odgórnie, bo tak jesteśmy w niekomfortowej sytuacji. Natomiast tak jak było mówione podczas dzisiejszej sesji, ostatnia regulacja, jeżeli chodzi o diety radnych w powiecie, to był rok 2004. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi liderów PiS-u, że w życiu społecznym ma obowiązywać pewna skromność, a Vox Populi jest Vox Dei, czyli głos ludu jest głosem Boga i tego będziemy się trzymać. To są wypowiedzi liderów PiS-u. Tymczasem w 2021 roku, kiedy mamy do czynienia z galopującą inflacją, kiedy rosną wydatki mieszkańców, kiedy rosną wydatki samorządów, w tym naszego starostwa powiatowego, kiedy tak naprawdę nie wiemy jeszcze, ile pójdzie na energię, bo będą to na pewno wzrosty, kiedy nie ma przewidzianych w budżecie powiatu środków na chwilę obecną dla pracowników, a zakładamy jedyne podwyżki dla zarządu oraz radnych, uważam, że to absolutnie nie jest na miejscu i to absolutnie nie jest czas na tego typu podwyżki. Co ważne, wzrost wynagrodzeń ma nastąpić z wyrównaniem od 1 sierpnia. Trzeba pobudzić młodzież do aktywności fizycznej. O tym mówiono podczas konferencji zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk i Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Radomsku. Celem szkolenia było podkreślenie wpływu aktywnego trybu życia na kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Zasadność szkolenia wynika z niepokojących danych o niewystarczającej aktywności fizycznej młodego pokolenia oraz konieczności intensyfikacji działania ludzi i instytucji w celu zwiększania jakości kultury fizycznej. Już w 2018 roku dramatycznie obniżała się aktywność fizyczna młodego pokolenia. Pandemia tylko przyspieszyła tę lawinę. W związku z tym my musimy zrobić coś więcej niż tylko o tym rozmawiać. My musimy coś robić już, bo będzie katastrofa. No właśnie, co robić, aby ta aktywność fizyczna się poprawiła? Uruchamiać i aktywizować oczywiście młode pokolenie, ale w to musi być zaangażowana cała masa ludzi dorosłych. To nie tylko szkoła i nie tylko rodzice. Lokalne społeczności, lokalne władze, lokalne organizacje i ogólnopolskie organizacje mogą współpracować ze sobą, czy w wymiarze finansowym, czy organizacyjnym, żeby tworzyć programy spójne, bo spójne programy lepiej działają niż indywidualna, oddolna działalność fakultatywna. Za tym muszą być pieniądze, czas i aktywność. Teraz czas na informacje sportowe. Bezbramkowym remisem zakończył się szlagierowy mecz ostatniej kolejki rundy jesiennej czwartej ligi pomiędzy RKS Radomsko a Wartą Sieradz. Mecz rozegrano 20 listopada na stadionie przy Brzeźnickiej 26. Kibice mają zapewne w pamięci jeszcze rozgrywki ligowe 2018-19, kiedy to te dwie drużyny walczyły o awans do trzeciej ligi. W tamtym sezonie w Sieradzu padł remis 2-2. A w rewanżu w Radomsku miejscowi wygrali 1-0 i to żółto-niebiescy ostatecznie
cieszyli się z sukcesu i gry w trzeciej lidze. Obecny sezon to już zupełnie inna historia. Od początku rozgrywek to Warta Sieradz prowadzi w tabeli. W pierwszej połowie sobotniego meczu gospodarze w 16 minucie przed utratą gola uratowała poprzeczka. Z kolei w 25 minucie z rzutu wolnego zza pola karnego strzelał Artur Gieraga, ale uderzył wprost w bramkarza Warty. W drugiej części gry kilka okazji do zdobycia bramki miał RKS, jak i Warta. Jednak brakowało skutecznego wykończenia akcji, bądź na posterunku byli bramkarze obu ekip. Mecz ostatecznie zakończył się bezbramkowym remisem. Zimę RKS Radomsko spędzi na czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Do Warty traci 7 oczek. Po niezwykle zaciętym spotkaniu siatkarze Metprim, Volley i Radomsko wygrywają z Kasztelanem Rozprza. O zwycięstwie zdecydował tiebreak. Zespół z Radomska gościł we własnej hali Spadkowicza, z drugiej ligi zespół Madej Bud Kasztelan Rozprza. Mecz dostarczył mnóstwo atrakcji sportowych. Po 5-setowym pojedynku siatkarze sprawili sobie i swoim kibicom miłą niespodziankę, wygrywając z wyżej notowanym rywalem 3-2. W setach 22-25, 25-21, 25-22, 16-25 i 15-12 dla zawodników Voleya było to pierwsze zwycięstwo we własnej hali. Kolejne spotkanie w trzeciej lidze radomszczanie zagrają w sobotę 27 listopada. W Spale zmierzą się z trzecim zespołem SMS-u. Dziękuję Państwu za obejrzenie Flasha. Widzimy się już za tydzień. Przez ten czas śledźcie nasz portal i media społecznościowe. Zachęcamy także do wspierania naszego kanału na YouTubie.